Doskonale wiemy, jak wielkie emocje mogą towarzyszyć Twojemu leczeniu. Mamy też świadomość, że gdy leczenie nie przebiega zgodnie z planem, tym bardziej możesz odczuwać strach o swoje zdrowie. Pamiętaj jednak, że emocje to zły doradca, zwłaszcza jeżeli podejrzewasz, że w Twoim przypadku popełniono błąd medyczny. Pamiętaj, że w przypadku ewentualnego procesu. Najważniejszym dowodem będzie dokumentacja medyczna z Twojego leczenia. Zbieraj więc wszystkie opisy badań i wizyt, jakie dostaniesz w trakcie swojego leczenia. Pamiętaj, kiedy i w jakich placówkach medycznych się leczyłeś. Jest to ważne, abyś wiedział, gdzie adresować wniosek o wydanie pełnej dokumentacji medycznej. Musisz mieć świadomość, że nie każde powikłanie Twojego leczenia to skutek błędu medycznego. Tak więc nie każde leczenie zakończone bez satysfakcjonującego cię rezultatu jest podstawą dochodzenia roszczeń. Pamiętaj, że w większości przypadków przed podjęciem określonej procedury medycznej wyraziłeś zgodę na jej przeprowadzenie. Lekarz powinien wytłumaczyć ci w przystępnej dla ciebie formie, z jakimi możliwymi powikłaniami wiąże się dany zabieg, jakie może przynieść korzyści, jak również jakie są alternatywne sposoby leczenia. Jeżeli personel medyczny przeprowadził Twoje leczenie zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej i należytej staranności, a Twoje powikłanie mieści się w zakresie zwykłego ryzyka leczenia, co do zasady w Twoim przypadku nie popełniono błędu medycznego. Pamiętaj, że zgodnie z aktualną i utrwaloną linią orzeczniczą, pojęcie błędu w sztuce lekarskiej odnosi się nie tylko do błędu terapeutycznego, ale również do błędu diagnostycznego. Co może oznaczać, że w przypadku konieczności poprzedzenia zabiegu operacyjnego specjalistycznymi badaniami, błąd diagnostyczny może odnosić się do etapu tych badań, a jego konsekwencją może być błędna diagnoza schorzenia prowadząca do błędnej decyzji o zabiegu operacyjnym lub o zakresie zabiegu. Ważne jest, abyś zastanowił się, gdzie Twoim zdaniem popełniono błąd medyczny i co spowodowało negatywne skutki w Twoim zdrowiu. Swoje wątpliwości co do zasadności ewentualnego powództwa możesz skonsultować z prawnikiem, który przedstawi Ci najlepsze rozwiązanie w Twoim przypadku. Pamiętaj, że w zakresach spraw z błędu medycznego zazwyczaj będziesz miał do wyboru kilka dróg postępowania.